Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Jest to kanał poświęcony w całości złotym rybkom, ich odmianom i pielęgnacji. W dzisiejszym odcinku będę mówić o tym, jak przygotować idealne akwarium dla złotych rybek. Będę mówić o takich rzeczach jak gdzie ma stać, jakie akwarium wybrać, ile ma mieć litrów, jakie mają być ozdoby, jakie filtry, podłoże, oświetlenie, napowietrzenie oraz dodatki. To będzie pierwsza część cyklu o tym, jak stworzyć nowe akwarium. Jak wybrać akwarium i gdzie powinno stać? Przede wszystkim akwarium powinno być dłuższe niż wyższe, czyli powinno być horyzontalne, a nie pionowe, dlatego że te rybki pływają horyzontalnie i takie akwarium ma o wiele większą powierzchnię tutaj na górze, która sprzyja natlenieniu. Gdzie powinno stać? Niektórym wydaje się, że akwarium to kolejny mebel w domu i możemy postawić je gdziekolwiek. Jednak tak właściwie nie jest, dlatego że musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, akwarium nie powinno stać przy oknie, gdyż sprzyja to tworzeniu się glonów. Po drugie, akwarium powinno znajdować się blisko źródła prądu. Jak widzicie, w akwarium mam dwa filtry, mam napowietrzacz, może być też grzałka, inne akcesoria, które wymagają prądu, także najlepiej, żeby akwarium stało właśnie blisko źródła prądu, blisko gniazdka, żeby kable nie ciągnęły się przez cały dom. Po trzecie, powinno znajdować się daleko od kaloryfera, dlatego że bliskość kaloryfera może wpłynąć na gwałtowne zmiany temperatur, co z kolei jest niekorzystne i powoduje dodatkowy stres u ryb. Po czwarte, akwarium powinno znajdować się z dala od telewizora, dlatego że migające światła oraz dźwięki niekorzystnie mogą wpływać na ryby i niepotrzebnie je stresować. Po piąte, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Na pewno niekorzystnie na rybki wpłynie to, jeśli dzieci będą przychodzić na stop i pukać w szybkę, a także jeśli mamy kota, koniecznie pokrywa. Taka ciekawostka, że według Feng Shui akwarium powinno się znajdować w południowo-wschodnim rogu domu, bo tam jest najlepsza energia. Ilolitrowe akwarium wybrać? Zanim powiem cokolwiek, powiem jedną najważniejszą rzecz. Złotej rybki nie wolno trzymać w kuli. A odpowiadając na pytanie, zależy to od ilości naszego czasu, od ilości zmian wody oraz zarybienia. Powszechnie przyjmuje się, możecie się z tym zgadzać lub nie i mieć różne teorie na ten temat, możemy o tym też szerzej porozmawiać, ale przyjmuje się, że taka fantazyjna złota rybka powinna mieć pierwsza złota rybka dla siebie 20 galonów, to jest około 75 litrów, a każda kolejna 10 galonów, czyli niecałe 40 litrów. Z tego rachunku wynika, że w moim akwarium, które ma 240 litrów, może się zmieścić tylko 5 złotych rybek fantazyjnych. Co ciekawe, to są tylko liczby, które są dla tych fantazyjnych rybek, czyli teleskopów i tych mniej ruchliwych. Natomiast jeśli ktoś planuje trzymać zwykłe złote rybki, to te wartości są nawet podwojone. To są takie przybliżone liczby. Można się spotkać z różnymi innymi na różnych stronach. Natomiast czy można mieć więcej rybek? Myślę, że to zależy od tego, czy będziemy regularnie zmieniać wodę, czy będziemy o nie dbać, czy będą szczęśliwe, ale też właśnie trzeba sobie zadać pytanie, czy te ryby będą po prostu żyły i egzystowały, czy będą szczęśliwe i czy chcemy dążyć do optymalnych dla nich warunków. Jak wybrać podłoże? Otóż mamy kilka typów podłoża, na jakie możemy się zdecydować. Ja zdecydowałam się na prawie całkowity brak podłoża, czyli tak zwane gołe dno. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że bardzo łatwo widać zanieczyszczenia. Złote rybki są w środowisku nazywane świnkami, dlatego że bardzo dużo jedzą i też bardzo dużo odpadów produkują. I niestety sprzątanie tego przy jakimkolwiek podłożu typu piasek czy żwirek jest bardzo trudne. Nie zawsze można wszystko pozbierać, a tak mam wszystko na widoku i jest automatycznie bardzo szybko wciągane przez filtr. Moim zdaniem gołe dno wygląda też estetycznie i nowocześnie, dlatego zdecydowałam się właśnie na ten rodzaj podłoża. Drugim polecanym typem podłoża jest piasek, dlatego że te rybki z natury lubią grzebać w piasku i go potem wypluwają. Oczywiście robią to w poszukiwaniu pożywienia. Natomiast jeśli zdecydujemy się na piasek, obojętnie jakiego koloru są to wybory białe czy czarne, musimy pamiętać o tym, żeby dać naprawdę cienką warstwę. Przede wszystkim ułatwi nam to czyszczenie, ale po drugie, jeśli będziemy mieć naprawdę grubą warstwę piasku, mogą się tam w nim kumulować niebezpieczne gazy czy też bakterie, a także jest o wiele trudniej wyczyścić. Po trzecie, też niektórzy stosują żwirek czy też małe kamyczki, jednak jest to niepolecane przy złotych rybkach,
Dlatego, że tak jak już wspominałam, ich tryb życia polega na tym, że pływają po dnie w poszukiwaniu pożywienia, nabierają żwirek, zwłaszcza jeśli są na tyle duże, mogą się udławić, tak i rybka może wtedy utonąć. Także ja osobiście nie polecam, ewentualnie kilka małych do ozdoby, natomiast na pewno nie wyścielałabym całego dna żwirkiem, czy też takimi małymi kamyczkami. Po trzecie, można też użyć kamieni rzecznych. Ja mam tutaj kilka, może widać, one podtrzymują na powietrzecz, ale trzeba pamiętać, że szpary między nimi są dosyć duże, co może sprzyjać temu, że będzie tam wpadać niezjedzone jedzenie, odpady, kawałki roślin, to w końcu może doprowadzić do nawarstwiania złych bakterii, a także utrudnia sprzątanie. Czy potrzebujemy grzałki? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Prawdopodobnie na pewnym etapie przygody z akwarystyką będziemy potrzebować grzałki. Zdania są podzielone, jaka jest optymalna temperatura dla złotych rybek, jednak ustala się, że jest to temperatura między 18 a 24 stopni, czyli temperatura pokojowa. Przez większą część roku prawdopodobnie łatwo będzie nam utrzymać taką temperaturę bez dodatkowych grzałek, jednak w okresie zimowym może trzeba będzie ustawić grzałkę na jakieś 22 stopnie, żeby po prostu trzymała stałą temperaturę, zwłaszcza wtedy, kiedy jest sezon grzewczy i zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś grzeje na przykład tylko raz na dobę czy dwa razy na dobę, trochę rano, trochę wieczorem, żeby utrzymać po prostu stałą temperaturę, bo wahania temperatury bardzo niekorzystnie wpływają na ryby. Trzeba pamiętać o tym, że im wyższa temperatura, tym większy metabolizm ryby. W związku z tym trzeba takie ryby więcej karmić, ale też szybciej rosną, co też jest udowodnione, że skraca ich długość życia. Jednak grzałki też przydają się, kiedy ryba jest chora i musimy zastosować terapię. Wtedy niektóre rodzaje terapii wymagają podniesienia temperatury wody o kilka stopni. Tak jak wspomniałam, optymalna temperatura to jest między 18 a 24 stopnie Celsjusza. Ale też trzeba pamiętać o tym, że te ryby pochodzą z Azji, z Japonii i Chin, gdzie temperatury są wyższe. Stąd też zwolennicy trzymania złotych rybek w wyższych temperaturach. Jakiego filtru użyć? I znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy od tego, jak duży mamy zbiornik. Mamy dwa główne podziały filtrów, na filtry A, zewnętrzne i wewnętrzne, oraz mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Filtry zewnętrzne dzielą się na karnistrowe i kubełkowe. Ja właśnie mam taki filtr. Jest to po prostu taki duży karnister, który stoi sobie pod albo obok akwarium. Jedna rurka zasysa do niego wodę, filtruje, w tym kubełku są różne rodzaje filtrów i wypuszcza czystą wodę z powrotem. Są też filtry typu SOP, które polegają na tym, że pod akwarium znajdują się dwa mniejsze zbiorniki z wodą i po prostu woda leci od jednego do drugiego zbiornika i tam zostaje oczyszczana. Po trzecie, są też filtry kaskadowe, które umieszcza się na ścianie akwarium i po prostu przypominają kaskadę i wpływają na to, że jest większe natlenienie wody. Są też filtry wewnętrzne, jednak w naszej sytuacji, czyli w sytuacji posiadaczy złotych rybek, są to raczej filtry dodatkowe. Tak jak wspominałam, złote rybki potrzebują bardzo dużo miejsca, w związku z tym, mając duże akwaria, na pewno jest to tylko dodatek. Są też tutaj firmy, prześcigają się w tym, jakie mają filtry i jakie mają rozwiązania. Na pewno mają za małą moc na to, żeby być jedynym filtrem w bardzo dużym akwarium. Innym taką rodzajem nowością, które były dosyć popularne swoimi czasy, to były filtry podżwirowe, które się po prostu dawało pod substrat. Natomiast jak teraz śledzę, nie utrzymały swojej popularności. Inny podział filtrów to są filtry mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Filtry mechaniczne usuwają tylko zanieczyszczenia fizyczne, czyli na przykład właśnie zanieczyszczenia po rybach, kawałki obumarłe, kawałki roślin czy niezjedzone jedzenie. Filtry chemiczne zawierają aktywny węgiel, który usuwa negatywne związki chemiczne. Filtry biologiczne mają wkład z bakteriami nitryfikacyjnymi, trudne słowo, i pozwala to rozkładać amoniak do azotynu. A propos amoniaku, to główny zabójca rybek. I na pewno zrobię oddzielny odcinek, bo jest to obszerny materiał na oddzielny odcinek o cyklu azotowym. To jest totalna podstawa akwarystyki. Natomiast teraz mamy kwarantannę i niestety siedzę w domu. Potrzebuję kupić dużą tablicę, żeby to dobrze narysować. Ale przed założeniem akwarium na pewno trzeba przeczytać przynajmniej kilka źródeł o cyklu azotowym. Jak wybrać ozdoby? Ozdoby prawdopodobnie nie są najważniejszą rzeczą w akwarium, ale jednak cieszą oko właściciela. Natomiast wybierając ozdoby, musimy się skupić na tym, jakie mamy gatunki ryb. Jeśli preferujemy gatunki fantazyjne, a zwłaszcza teleskopy, czy też pyzatki albo niewłowidy,
nie wiedziałam, jak się nazywają po polsku. Bubble life po angielsku. To są takie ryby, które mają tutaj zbiorniki, tak jakby błonę z wodą i oczy albo ustawione zazwyczaj do góry. Te ryby mają ograniczone pole widzenia, dlatego są bardzo niezdarne i często wpadają na ozdoby. Dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby ozdoby nie miały żadnych ostrych krawędzi. Najlepiej styl minimalistyczny, dlatego że każda ozdoba odbiera powierzchnię do pływania, której one tak bardzo potrzebują. Jakie wybrać oświetlenie? Wydaje się, że temat błahy, a wcale nie, dlatego że światło jest bardzo potrzebne złotym rybkom i zwłaszcza jeśli cenimy ich komfort i poziom życia, musimy im zagwarantować odpowiedni poziom naświetlenia. Światło sprzyja produkcji witaminy D, a także wydzielaniu hormonów, podnosi ich system odpornościowy, jest też potrzebne roślinom, jeśli mamy żywe rośliny w akwarium. Ładnie wygląda, oczywiście możemy widzieć dokładnie, co się dzieje w akwarium, ale też pomaga widzieć rybom. Co ważne, też poprawia koloryt naszych rybek. Najlepiej, tak jak już mówiłam, nie ustawiać akwarium przy oknie z powodu glonów, ale też dlatego, że w miesiącach letnich mogą być za duże wahania temperatury między dniem a nocą, co też oczywiście negatywnie może wpłynąć na kondycję fizyczną naszych ryb. Ważne, żeby przy welonach starać się odtwarzać rytm dobowy, czyli dzień i noc. Jest to zbliżone do ich naturalnych warunków. Tak, ryby śpią w nocy, a co ciekawe, złote rybki nie mają powiek, także ostre światło w ciągu nocy na pewno uniemożliwiłoby im odpoczynek, co z kolei się przekłada na poziom stresu, a to z kolei przekłada się na ich zdrowie immunologiczne, odpornościowe, także mogą później zapadać częściej na choroby. Są dwa systemy, jak zarządzać światłem w akwarium. Pierwszy system to taki, że mamy światło włączone na 12 godzin, a wyłączamy na noc na kolejne 12 godzin. Ten system jest dobry, kiedy mamy dużo żywych roślin i odpowiednie napowietrzenie akwarium. Inny system to taki, że światło włączone jest na 5 godzin, potem wyłączamy na 4 godziny i potem włączamy znowu na 5 godzin. Ten system sprawdza się przy akwariach, które nie mają odpowiedniego natlenienia, dlatego że ta przerwa 4 godziny w ciągu dnia pozwala na naturalne natlenienie akwarium. Oczywiście jest to bardzo pracochłonne, zwłaszcza jeśli chcemy włączać i wyłączyć światło ręcznie, dlatego polecane są wtedy automatyczne włączniki i wyłączniki światła, o których też warto pomyśleć przed wyjazdem na wakacje. Oczywiście warto dodać, że światło powinno mieć pełne spektrum, dlatego najlepiej wybrać światło LED-owe. To była pierwsza część filmu o tym, jak przygotować nowe akwarium. Będą kolejne części, bo mam jeszcze dużo do powiedzenia. Chciałabym powiedzieć o tym, z kim mogą dzielić akwarium złote rybki, czy w ogóle z kimś, jakich produktów stosować, no i oczywiście o cyklu azotowym. Jeśli Wam się podobało, oczywiście nie zapomnijcie wcisnąć lajka, czekam na Wasze komentarze, a także subskrypcje.